Ja nigdy nie powiedziałem, że ja jestem scenograf tylko. Ja zawsze miałem poczucie, że ja jestem malarz i grafik. I scenograf. I zdarzyło się tak, że i scenograf. Co oczywiście przez to, że to mi dawało biografię i to mi dawało po prostu utrzymanie, więc ja nigdy tego teatru nie traktowałem, broń Boże, drugoplanowo. Kiedy robiłem teatr, to on był pierwszy. A kiedy malowałem obraz, to on był pierwszy. Od początku było się nad czym zastanawiać, było się czym zajmować, bo to wszystko było przecież nowe. Ja nie miałem żadnego pojęcia. Bardzo poważną sprawą w teatrze jest współpraca scenografa z oświetleniowcem. To jest też przeszoddzielny rozdział. A wszystko w sumie składało się na tą premierę, która była pisana dla reżysera, dla aktorów, dla scenografa, dla muzyka, dla całego zespołu. I to przecież jest bardzo ciekawa praca. Oglądałem telewizyjne dokonania Jana Wilkowskiego jako dziecko i bardzo mnie to zachwycało. I to jest jakieś takie moje pierwsze zetknięcie się z tym rodzajem sztuki, które zostało ze mną na długo. To wydaje mi się, że takie przekonanie, że chcę w tym kierunku podążać, narodziło się we mnie, jak studiowałem scenografię i obserwowałem pracownię mojej pani profesor Katarzyny Pryniewskiej-Mazurek i ją jako osobę, scenografa teatru lalek i no tak, jakoś zafascynowała mnie jej plastyka, jej sposób patrzenia i w sumie później dopiero na drugim roku zajęcia z nią, bo na pierwszym roku nie mieliśmy z nią zajęć, więc myślę sobie, że mogę jej zawdzięczać tą inspirację w dużym stopniu. Już studiując scenografię jakoś pomyślałem sobie, że po pierwsze miałem ogromną potrzebę w sobie realizacji. A wiadomo, że na studenckie jakby i jakieś takie bliskie nam możliwości łatwiej jest zrealizować coś małego niż coś ogromnego. I tak zapragnąłem zapraszać kogoś do jakiegoś świata, który ja mogę sobie wytworzyć w zasadzie od A do Z. Zbudować sobie z czegoś, co mam w zasadzie pod ręką. I jakby fascynowała mnie też prostota zmiany tych światów w takiej właśnie małej skali. Więc ta skala jakoś mnie zainteresowała, bo ja miałem ochotę, żeby coś powstało, a nie żeby coś projektować. W rezultacie lalka... Lalki nie ma, bo jest projekt, ale to wszystko jest nieważne. Lalka dopiero jest wtedy, kiedy animator ją ruszy i podłoży i tchnie w nią postać, jaką gra. Dopiero wtedy ona jest. I w związku z tym to była po prostu, no, to było kolejne zaskoczenie dla mnie. Kolejne odkrycie. I kolejna chęć jakby do brnięcia w tą materię. Ja bym powiedział, że ja dlatego na przykład
nie byłem zwolennikiem, żeby dzieciom pokazywać lalki w galerii lalek. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie miałem do końca racji, ale w jakiejś mierze miałem. To scenografia, czy bardziej nawet ujmując przestrzeń, bo jakoś wolę to słowo, przestrzeń w teatrze, jest narzędziem do pracy i do budowania dialogu z aktorem. I w momencie, w którym ja aktorowi mówię, gdzie jest, albo mówię, co ma, albo wkładam go w jakiś rodzaj obrazu, umiejscowiam go w jakimś obrazie, to ten aktor jakby zaczyna się inaczej zachowywać, i jest to według mnie jak najbardziej reżyserska uwaga, czy tam reżyserskie budowanie sytuacji, sytuacja plastyczna, scenograficzna. Więc szczerze mówiąc, ja nie rozdzielam tego. Myślę, że po prostu można powiedzieć, że staram się reżyserować przy użyciu narzędzi scenograficznych. To mnie uzmysłowił pan Kopania, młody Kopania, którym prowadziłem rozmowy w związku z jego pracą nad wydawnictwem. Nie? To on mi to uzmysłowił, że teatr i malarstwo przenikali się nawzajem. I w jakichś momentach ja tam to widzę, że te postacie, bo ja zawsze kojarzony jestem z figuratywnością w malarstwie, te postacie były jakby teatralne, wlaziły w obrazy, a z kolei z obrazów postacie dostawały rysy jakieś lalki, prawda? Także to z tym, że ja tego po prostu bardzo nie widzę sam. Ja na przykład w Teatrze Kantora widziałem jakby rozwój teatru lalek. Nikt nie chciał zahaczać o to, no bo jakby co tu zrobić, żeby tego kantora jakby przebić, nie? Ciężko, prawda? Ciężko. Ale szukać można przecież. Moim takim pierwszym narzędziem jakiegoś zapisu plastycznego, który zacząłem używać, jest fotografia. I z tą fotografią jestem cały czas. W sensie, że jest to rzeczywiście taki rodzaj notatki, po którą sięgam jako pierwszą. No i też mam to do siebie, że jeśli jakiś tam proces twórczy wchodzę, to zazwyczaj trwa i rzadko kiedy nakładam na to jakieś takie bardzo sztywne ramy, że pracuję i od tej, i od tej, ale czuję, że to cały czas ze mną jest, więc tak, no, robię zdjęcia, oglądam je, wycinam, przecinam i z tego coś powstaje. Mogą zadecydować o tym, jaki rodzaj lalki, jaka lalka i czy jeszcze jest szansa na może nie, może na coś animowanego, ja już nie nazywam, tylko na coś animowanego. I coś, co będzie animowane, a nie będzie jakby, nie będzie przekreśleniem, bo mówmy o tym szczerze, nie będzie przekreśleniem aktora w jakimś jego części.
Ciężko mi powiedzieć, bo ja czuję, że nawet na przestrzeni tych ostatnich lat, w których studiowałem, to mi się bardzo zmieniło i zmienia cały czas w zasadzie. Ale na ten moment, tak jak czuję, to mogę powiedzieć, że lalka jest narzędziem i jakimś językiem dialogu z aktorem, pośrednikiem pomiędzy mną a aktorem i pomocą aktorowi w tym, żeby coś z siebie wydobył, coś, nie wiem, wygłupił się, albo żeby nie był aż taki ważny. No jest też plastycznym znakiem, to na pewno i to jest istotne, ale jednak na ten moment czuję, że to bardziej jest takie, że gdzieś ten człowiek, który za tą lalką stoi, jest dla mnie bardziej interesujący, a ta lalka, nie umniejszając jej funkcji, bo ona jest właśnie bardzo istotna, ale ma pomóc nam być człowiekiem. Chodzimy do muzeum oglądać obrazy. Dzisiaj malarstwo, weźmy malarstwo. Dzisiaj malarstwo ma jakieś swoje drogi, takie jak wszyscy wiemy, zupełnie nowe, inne, co innego się robi i tak dalej. Mimo to do muzeum się chodzi, żeby te obrazy oglądać. Idźmy tym tropem. Jeżeli ja nie bardzo akceptowałem oglądanie tych lalek w galerii, bo one dla mnie były w jakiejś mierze martwe, to marzy mi się taka historia, że o to, żeby zrobić jakby w teatrze, zrobić przedstawienie, jakby wychodząc z tej muzealności, ale żywe przedstawienie. Także przychodzą widzowie, przyjeżdżają widzowie, czy przyjeżdża wycieczka do teatru lalek i nie ogląda lalek w piwnicy lalek, tylko ogląda na scenie zrobione przedstawienie lalkowe. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Czy znalazłby się reżyser, który by chciał to zrobić? Czy znaleźliby się aktorzy, którzy chcieliby tak zrobić? Ale jestem ciekaw, czy co by z tego wyniknęło, że oto ludzie by, repertuar idzie, teatr idzie do przodu, ale ludzie przyjeżdżają i czy dzieci przychodzą? I mają takie jakby rodzaj muzealnego obejrzenia no, z historii teatru lalek. Mam takie marzenie, żeby teatr odrobinę więcej korzystał ze sztuki współczesnej, w której mam na myśli taką sztukę współczesną, trochę z galerii, w której bardzo dużo się dzieje i która zdecydowanie korzysta z teatru, a mam wrażenie, że teatr jeszcze nie do końca korzysta ze sztuki współczesnej, wizualnej w takiej formie, jakiej bym sobie tego marzył. Ale mam wrażenie, że to miało miejsce już, że to się spotkało. Jak oglądam przedstawienia, na przykład właśnie lalkowe, nie wiem, z lat 70. czy 60. czy 80., to mam wrażenie, że ta plastyka, która była mocno eksplorowana w tym czasie, pojawia się w teatrze lalek. I jest świetnie wykorzystywana i świetnie dialoguje z tym teatrem. Więc no tak, marzę sobie, żeby ta szlachetność, która jest w teatrze, spotkała się z tą taką trochę nieokiełznaną formą plastyczną, która się pojawia w galeriach.